Cominciamo. Zaczynamy. Witajcie, to znowu my. Anna, ja. Dzisiaj przygotujemy arosto. Di maiale al latte. Jest to pieczeń wieprzowa, kawałek pieczeni wieprzowej gotowanej w mleku. Bardzo interesujące. Anna, od czego zaczynamy? Co będzie nam potrzebne do przygotowania pieczeni? Cześć, Polska. Gli ingredienti di oggi. Składniki dzisiaj to? Allora, wieprzowa. Kawałek pieczeni wieprzowej, na przykład z łopatki lub... Un kilo circa. Lub schabu. Seler. Seler. Jedna łodyga selera pokrojona. Czosnek. Trzy ząbki czosnku w pałupkach. Cebula. Cebula, pokroiliśmy jedną cebulę w pół księżyce. Gałka moskatowa. Gałka muszkatowa. Oliwa z oliwek. Oliwa z oliwek, tak. Wino białe. Marchewka. Dwie marchewki stawiliśmy na tarce. Pieprz. Pieprz. Sól. Sól. I mleko. I pół litry mleka. Chciałem powiedzieć gratulacje dla Anny, bo ona z każdym odcinkiem coraz lepiej mówi nam wszystkie składniki po polsku. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, od czego zaczynamy? Prendiamo il tegame. Bierzemy nasz garczek. Do którego? Prendiamo. Bierzemy nasz kawałek pieczeni. Geniale, mettiamo olio. Oliwę z oliwek. Ok, obsmażymy. Mettiamo a rosolare. Obsmażymy naszą pieczeń teraz. Fuoco non troppo alto. Na średnim ogniu. Anna, jak nasz kawałek wieprzowiny się obsmaży, co będziemy dodawać później? Poi mettiamo le verdure. A, później dodamy nasze warzywa. Si. Seler, marchewkę, cebulę, czosnek i tak, tak dalej. Tak. Poczekamy, aż nam się obsmaży. Teraz dodamy czosnek, cebulę. Anna doda jeszcze troszkę rozmarynu. Marchewkę. Teraz dodamy selera. Posolimy to wszystko i poczekamy, aż obsmażą się nasze warzywa. Teraz kucharka mówi, żeby dodać białe wino. 200 ml białego wina i teraz poczekamy, aż to wszystko nam, aż wino wyparuje. I teraz dodajemy nasze mleczko. Ecco. Proszę bardzo, tu jest possiamo inserire pół litra naszego mleka. Adesso mettiamo un po' di gałka muskatowa. A więc zetrzemy sobie troszeczkę gałki muskatowej. Ok, basta così? Basta wystarczy così. Tyle? Bene, adesso abbassiamo il gas e il nostro arrosto dovrà cuocere coperto per circa un'ora, girando di tanto in tanto. Na średnim ogniu będziemy gotować w mleku przez godzinkę, czas od czasu obracając go, mieszając. I jakby wam się wyparowało bardzo, bardzo mleko, możecie dodać troszkę wody lub mleka. Widzimy się za godzinkę. Ok, i tutaj mamy naszą pieczeń wieprzową, którą wyłączyliśmy już 40 minut temu, ale zostawiliśmy ją, żeby chwilę odpoczęła, będzie nam się lepiej ją kroić. Czyli teraz Anna pokroi naszą pieczeń. Ok. Ok, usuwamy naszą siatkę, to zabiorę ja i wyrzucę. Mm.
wspaniałego. I trzeci. I trzecie. I ja teraz zmiksuję warzywa z mlekiem, które zostały nam tutaj w garnku. Dodajemy sobie wszystkie nasze warzywa, które były, rozmaryn, cebula, marchewka. Wszystko to, co gotowało nam się w mleku. Ok, teraz zamykamy. I miksujemy nasze warzywa. Ok, teraz już nasz sosik się prawdopodobnie przygotował. Teraz dodamy sobie troszkę naszego sosu, który został przyrządzony z mleka i naszych warzyw. Ok, ja tutaj wszystko przyrządziłem, czyli będzie próbować nasza kucharka. Okay. Mięsko nam się samo rozchodzi, czyli jest ugotowane bardzo dobrze. Come? Buona. Buona. Czyli próbuję ja. Nic nie szkodzi, że tym samym widelcem i tym samym tym. Bardzo dobra. Do tego możecie sobie zrobić nasze patate alla burina. Ziemniaki w piekarniku, które zrobiliśmy w innych odcinkach. Cześć Polska! Cześć Polska! Do zobaczenia. Alla prossima!